Działa? Działa. Cześć, witam Was serdecznie w nowej serii. Nawet nie wiem, jak ona to będzie się nazywała. Po prostu, jak powiedziałam Wam w ostatnim vlogu, który wrzuciłam na kanale, jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, to oczywiście będzie link tutaj na dole i wyświetla się gdzieś Wam tutaj, albo tutaj. Nigdy nie wiem, z której strony się wyświetla, to chyba nieważne. Chciałam tak zacząć jakoś częściej do Was mówić i po prostu bez vlogowania tak naprawdę, bo moje życie jest nudne, więc nic z tego by nie było. Ale postanowiłam właśnie zrobić tak, że będę po prostu z Wami gadała czasami i tego wrzucę na YouTubie. Po prostu będziemy rozmawiać razem o jakimś temacie. Ja go zacznę, a mam nadzieję, że będziecie odpowiadać na moje pytania i tak dalej właśnie w komentarzach tutaj na dole. Pierwszy temat dzisiejszego filmika i pierwszy temat tej serii to będzie malowanie się w pracy. Bo sprawa jest taka. Oczywiście karetka. Okej. Sprawa jest taka. Byłam w Polsce, jak wiecie, no wróciłam w zeszłym tygodniu i za każdym razem, jak przyjeżdżam do Polski, po prostu mam takie wrażenie, że nie tylko, że Polki są piękne, już o tym wiedziałam wcześniej, ale lubię fakt bardzo, że Polki bardzo tak sobie, o sobie dbają. Że nawet jeżeli wychodzą na zakupy spożywcze, to po prostu się malują. Ja w ogóle przepraszam, że ja dzisiaj wyglądam nienormalnie, ale tutaj w Turynie jest straszny upał, więc po prostu nie wytrzymam. I w domu oczywiście nie mamy klimatyzacji, więc przepraszam za swój wygląd, ale właśnie takie filmiki będą właśnie w takich warunkach kręconych, czyli jak wyglądam w danym momencie, tak to będzie się widziało na filmie po prostu. Dobra, wracam do sprawy. Po prostu jest tak. Kobieta w Polsce jakoś tak mi się wydaje, że jest bardziej dbana, że jakoś po prostu byłam tak u mojego brata mieszkałam i jego żona, czyli moja siostra, ona ma 9-miesięczne dziecko. Kasiu, pozdrawiam cię, wiem, że mnie oglądasz. I jak miała wychodzić na spacer z synem, to ona poświęciła sobie te 10 minut, żeby się malować. I to jest super. Mam takie wrażenie, że tutaj we Włoszech tak nie jest. Przynajmniej tutaj w Turynie. Nie wiem, jak to jest w Mediolanie. No i prawdopodobnie w Mediolanie dziewczyny jakoś więcej o sobie dbają, bo po prostu tam jest bardziej... przez to, że Mediolan jest miastem mody tutaj we Włoszech, to po prostu ludzie tam nawet inaczej się ubierają, inne rzeczy są w sklepach normalnie. Na przykład jak chodzę do Zary czy do H&M w Mediolanie, jest wielu więcej rzeczy niż tutaj w Turynie i jest wielu więcej rzeczy właśnie modnych w trendach w tym momencie niż tutaj. I właśnie mam takie wrażenie, że tutaj kobiety we Włoszech to tylko w pewnym momencie swojego życia bardziej o sobie dbają. I to jest moment, kiedy szukają męża, można tak powiedzieć. Albo żonę. No, cokolwiek. To jest to samo przecież. Czyli jak są młode i chcą wyglądać ładne i wszędzie gdzieś wychodzą, coś robią i tak dalej. A potem jak już jest się żoną kogoś albo matką, to już w ogóle o siebie bardzo mało dbają.
I jakoś widzę, że to ma wpływ też na mnie. Nawet jeżeli jestem pół na pół, to po prostu mam takie wrażenie, że czasami, że po prostu wyszła na mnie ta włoszczyzna bardziej niż polszczyzna. Więc jakoś tak jest, że po prostu nawet jak wychodzę z domu, żeby iść do pracy, ja zawsze jestem umalowana, tak próbuję, żeby zawsze być minimum umalowana, tak, żeby była baza i żeby był tusz do rzęs nałożony, ale tak naprawdę to na przykład w ciągu dnia ja nie mam ze sobą torebki, w której wszystko mam, co mam na twarzy, żeby sobie tam później w ciągu dnia tam sobie poprawić. I jak wracam do domu, czasami się na siebie patrzę, mówię, kurde, jeździłam 45 minut i tak wyglądałam i nikt mi o tym nie powiedział. Więc jakoś tak mam wrażenie, że po prostu mniej o sobie dbamy. I to jest też powód, dla którego na początku roku pomiędzy swoimi postanowieniami noworocznymi to po prostu chciałam lepiej wyglądać. Właśnie chodziło o te dbanie o siebie, nie chodzi tylko o mieć super strój czy super makijaż i cokolwiek, bo ja tak naprawdę nie stać mi na super stroje eleganckie i luksusowe i tak naprawdę ja chodzę do pracy w tenisówkach, bo mogę, bo taką mam pracę, że jak się pracuje w agencji reklamowej, to częściej ludzie są ubrani po prostu normalnie, jakby szli do sklepu na przykład i ubieramy się tak bardzo, bardzo elegancko, czy elegancko, jak mamy jakieś wyjścia, jak mamy jakąś prezentację bardzo ważną, jak się jedzie do klienta i takiego typu rzeczy po prostu, ale na co dzień to ja normalnie zakładam, co mi się chce po prostu. Jakbym chciała pójść w piżamy do pracy, to w pracy mi się nikt by się na mnie nie gapił po prostu, tylko w autobusie, ale to jest normalne. Więc tak wygląda moja codzienność i tak przyglądałam się, jak wróciłam do pracy, właśnie jak po pobycie właśnie w Polsce, że moje koleżanki z pracy mają podobnie, że po prostu one rano wszystkie się spotykamy i jesteśmy umalowane, tak właśnie średnio umalowane, tak, żeby baza była po prostu, żeby dobrze jakoś wyglądać, żeby jakieś pryszcze nam nie wychodziły, a po iluś tam godzinach to wyglądamy wszystkie tak samo, czyli trochę rozmazane, pryszczy już widać i tak dalej. I żadna z nas nie ma tak naprawdę tej torebeczki i nie idzie do łazienki, żeby poprawić sobie makijaż. I teraz mam pytanie do Was. Jak Wy to robicie? Jak Wy to robicie, że tak ślicznie cały dzień wyglądacie? Nie wiem, czy moje wrażenie przychodzi z tego, że ja normalnie jeżdżę do Warszawy, czyli do stolicy, czyli w stolicach jest zawsze inaczej, bo ludzie są przyzwyczajeni, że więcej ludzi w ciągu dnia spotykają, że może mają ważniejszą pracę, można tak powiedzieć, czy pracę z wyższej półki i chcą dobrze do tego wyglądać. Ja nie mówię, że ja nie chcę dobrze wyglądać, ale po prostu zwracam mniej na to uwagę po prostu. Ale nawet jeżeli zwracam mniej na to uwagę, to czasami tak czuję się winna z tego, że jakoś tak nie wyglądam, jak powinnam po prostu wyglądać. Nie to, że chcę się komuś podobać, ale chcę się sobie podobać zawsze. I właśnie mam taki problem z tym. Nie wiem, jak mam z tym radzić. Więc opowiadajcie mi, kobiety, przepraszam mężczyzn, że nie jest o nich mowa dzisiaj, ale może mam też pytanie do Was. Po prostu powiedzcie mi, jak Wy to robicie. Czy też tak macie, że czujecie się czasami, że za mało dbacie o siebie, czy może się wszystkiego stać, ale na przykład lakier na paznokci musi być, czy tusz do rzęs musicie mieć, no nie wiem, cokolwiek. Jak jest u Was w domu, w pracy, jak Wasze koleżanki, jeżeli jesteście takimi osobami, które
po prostu muszą zawsze, chcą, nie, że muszą, chcą tak zawsze bardzo dobrze wyglądać, to jak Wy to robicie? Macie zawsze ze sobą kosmetyki, kolorówkę w torbie, czy macie drugie takie same kolorówki w pracy, czy no nie wiem, opowiadajcie mi, jak to wygląda u Was, bo u mnie jest tak, że po prostu wychodzę z domu umalowana, wracam do domu rozmazana. Panda, po prostu ze mnie cała panda jest. I mąż oczywiście na to nawet nie zwraca uwagi, a jak zwraca to mi nie, o tym nie mówi. On mi zwraca uwagi, znaczy uważa, że jest, nie uważa, widzi, że jestem umalowana, jak jestem więcej umalowana. Ale on taki jest po prostu, więc to jest to całkiem normalne. Ale u mnie jest tak, że moja siostra ma tak samo, przecież moja mama ma tak samo. Moja mama się od wielu lat nie maluje w ogóle, ona się maluje tylko się na wielkie okazje. I ja myślę, że ona bardzo ładnie wygląda, bez makijażu, więc, bo ona ma w ogóle bardzo ładną skórę, ja bardzo lubię skórę swojej mamy. I tak, po prostu, jak Wy to robicie? Bo czasami mam takie wrażenie, że ta płaszczyzna we mnie to jakoś tak wchodzi tylko w pewnych momentach. Mam takie wrażenie. Ale do mężczyzn, wracając do mężczyzn. Co Wy na to sądzicie? Czy wolicie, żeby kobieta była umalowana? Czy lubicie, że kobiety by były, żeby wyglądały tak ładnie, ładno umalowane codziennie, przez cały dzień? Co Wy na tym temacie sądzicie? Bo jakoś tak mam też wrażenie, że trochę to robimy też dla mężczyzn czasami, a nie wiem, czy oni tego tak lubią za bardzo. Więc jakoś tak mam mieszane uczucia właśnie z tym wszystkim i mam nadzieję, że pomożecie mi dyskutować na tym temacie i może jakoś do jakiegoś wniosku dojdziemy razem. Mam taką nadzieję. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Powiedzcie, co sądzicie o tej serii. Ja już się z Wami żegnam, ściskam, całuję i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!